Prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz jest gościem audycji samorządowej z Ratusza. Witam gorąco. Dzień dobry, witam. I zaczynamy od Wielkiego Świata, czyli od Warszawy. Wrócił Pan z Warszawy. Wczoraj miał Pan okazję na zaproszenie prezydenta Andrzeja Dudy uczestniczyć w debacie wspólnie o konstytucji, wspólnie o ustroju. Debata, no w pewnym sensie prezydencka. Debata prezydencka, ponieważ prezydent zapowiedział, że będzie chciał zapytać Polaków o to, czy. Powinny być zmiany w konstytucji. Ja osobiście cieszę się, że prowadzony jest dialog. Zaproszeni zostali oczywiście konstytucjonaliści. Było w tym gronie też kilkunastu samorządowców. Dyskutowali profesorowie, znawcy konstytucji o kwestiach ustrojowych dotyczących pozycji prezydenta, rady ministrów, sądów, ale także samorządu terytorialnego, który zapisany jest w konstytucji. Były też prowadzone ankiety dotyczące tego, w jaki sposób, czy zmieniać konstytucję w całości, częściowo, czy pozostawić taką, jak funkcjonuje. Prezydent wskazał, że blisko 30 lat od zmiany ustroju warto by było nad tym się pochylić. I też mogę zapowiedzieć, że podobne debaty będą się odbywały w różnych częściach Polski. My też zaprosiliśmy do Ełku, zaprosimy do Ełku przedstawicieli Kancelarii Prezydenta, żeby Podyskutować. Ważne jest to, żeby na każdym etapie, kiedy podejmowane są jakiekolwiek próby zmiany prawa, próbować dyskutować i y to w jaki sposób cieszy. Oczywiście ważne jest, żeby też brać pod uwagę te wszystkie poglądy, ale także sugestie, wnioski, które płyną z tego typu spotkań. Wczorajsze spotkanie było bardzo ciekawe. Potem w osobistej rozmowie z prezydentem panem Andrzejem Dudą wskazywaliśmy o tym, że na pewno w Konstytucji powinna być więcej, większy nacisk położony na Kwestie samorządu, tym bardziej, że nie są regulowane kwestie ani powiatów, ani samorządu województwa. I na te tematy będziemy jeszcze na pewno dyskutowali, rozmawiali. To, co jest istotne, to właśnie to, że Zaproszono nas i rozmawialiśmy na ten temat, mogliśmy wyrazić swoją opinię. Podkreślić, że będziemy jeszcze bardziej cieszyli się, kiedy te opinie będą brane pod uwagę. No o to właśnie miałem zapytać, czy odniósł Pan wrażenie, że te opinie będą brane pod uwagę, że, no, że urzędnicy, bo sam prezydent, no to sam prezydent, ale urzędnicy kancelarii prezydenta są zainteresowani właśnie tymi opiniami? Biorąc pod uwagę obecność konstytucjonalistów różnych, którzy ścierali się między sobą, to nie były jednolite poglądy dotyczące na przykład różnych pozycji ustrojowych czy rady ministrów czy, czy innych osób, byli przedstawicieli świata nauki z, z Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, samorządowcy, więc myślę, że te spotkania właśnie temu służą, żeby ukształtować ostateczny pogląd, tym bardziej, że nie były to ostatnie spotkania, tych spotkań już skali i kraju było 12, u prezydenta było to trzecie duże, ale wcześniej były mniejsze, między innymi rozmawialiśmy o kwestiach kadencyjności w samorządach, one nie są to nie jest kwestia umocowana w konstytucji, natomiast na pewno takie sprawy dotyczące tego w jaki sposób powinny funkcjonować państwo, czy w konstytucji powinny znaleźć się zapisy dotyczące bezpłatnego szkolnictwa wyższego, wieku emerytalnego. Na te tematy była prowadzona dyskusja i jeżeli jeżeli zostanie to wzięte pod uwagę, to o czym mówili uczestnicy, to będzie ciekawą kwestią. Myślę, że to jest dobry sondaż przed tym referendum konsultacyjnym, które jest zapowiedziane na przyszły rok. Zmieniamy temat i przechodzimy teraz do naszego lokalnego podwórka. No a za oknem zima, co prawda no jeszcze lekko, jeszcze mrozu takiego dużego nie ma, ale przypominam, żeby nie być obojętnym i zwrócić uwagę na osoby, które samotnie tę zimę spędzają, no i będą na pewno spędzacie te zbliżające się święta. Wielkiego mrozu nie ma, natomiast... Jest zimno, chłodno, jest bardzo wilgotno, dlatego chciałbym zaapelować do mieszkańców Ełku i prosić o to, by, byśmy wszyscy szczególną uwagę zwracali na naszych sąsiadów w szczególności osoby starsze, samotne, ale także tych, te osoby, które są bezdomne które czasem skrywają się w piwnicach, na strychach, na klatkach schodowych to jest drugi człowiek i warto w takiej sytuacji pomóc, a jeśli nie ma możliwości, żeby udzielić pomocy, to zadzwonić do odpowiednich służb. Tutaj, do Straży Miejskiej, Policji, Straży Pożarnej, czy do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Funkcjonują wełku schroniska dla osób bezdomnych przy ulicy Kościuszki, przy ulicy Dąbrowskiego. Jest także stołówka, którą prowadzi nasz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dla osób ubogich. Chciałbym prosić o taką wyrozumiałość, życzliwość, tym bardziej, że te największe mrozy jeszcze przed nami są, a my mamy oczywiście instrumenty wsparcia dla takich osób, natomiast bez współdziałania, współpracy z mieszkańcami na pewno będzie trudno udzielić takiej pomocy. Dodam, że już w ciągu ostatnich dwóch tygodni Straż Miejska, można powiedzieć, uratowała osoby, które mogły zostać, mogły się wyziębić i, bo, Utracić zdrowie, a nawet życie. Dlatego proszę o, o zachowanie takiej czujności i wskazywanie tych miejsc, gdzie takie osoby, w szczególności bezdomne czy samotne, mogą być narażone na niebezpieczeństwo. Nie warto być obojętnym, ponieważ nasza obojętność może kosztować kogoś życie. Teraz zmieniamy temat. Informacje praktyczne. Osoby, które poruszają się MZK W, Ełku, no muszą się liczyć z pewnymi zmianami na liniach 11 i 14. Tak, linia 11 i 14 to są te linie, które od 18 grudnia zmieniają nieco swój przebieg, ponieważ do rozkładów w tej linii, czyli 11 i 14, zostaną włączone przystanki na ulicy Barkego i na ulicy kolejowej, na ulicy przepraszam Kolonia, to jest na Konieczkach, w związku z czym obowiązujące rozkłady jazdy ulegną zmianie. Ponadto dla tych obu linii na osiedlu Konieczki zmieni się kierunkowość przystanków i w kierunku pętli autobusowej zakłady Mięsne, na wyłączony z rozkładu zostanie przystanek numer 5 przy ulicy Sikorskiego tu przy przejeździe kolejowym zachęcam do tego żeby te osoby które korzystają z 11 i 14 pozyskały informacje które są zarówno na przystankach jak i na stronie internetowej te zmiany związane są oczywiście z wybudowaniem ulicy kolejowej przepraszam ulicy Kolonia kolejowa to jeszcze przed nami, ulicy Kolonia, która była modernizowana w ramach środków pozyskanych z Unii Europejskiej i tam zostały wybudowane nowe przystanki autobusowe po to, żeby zwiększyć przepustowość transportu i polepszyć jakość transportu w naszym mieście. Te zmiany wchodzą od 18. A teraz no, temat dosyć nośny i ostatnio bardzo modny, czyli <laughs> temat. No naszej atmosfery i smogu, my na szczęście na Mazurach nie mamy tego problemu, aż tak dużego problemu jak w dużych miastach. Chociaż jest, ale są małe kroczki, a nawet i milowe kroki, które likwidują ten problem również na Mazurach. Takim milowym krokiem to zapewne będzie instalacja filtrów na kominach Pecu, które w 100% wyeliminowały emisję pyłu do atmosfery. Tak, zakończona została już inwestycja w montażu elektrofiltrów w Euckim Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłnej. Ta instalacja blisko, w blisko 100% wyeliminuje emisję pyłów do atmosfery. Inwestycja kosztowała nas 6 milionów złotych, z tego 3,4 miliona to jest pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Około 2 milionów 600 to są środki własne. Ta inwestycja polegała na wymianie dotychczasowych mechanicznych instalacji odpylania. Na nowoczesną i bardziej efektywną instalację opartą na elektrofiltrach. Ta modernizacja obejmowała dwa, dwa kotły. W sumie mamy trzy. Dodam, że trzeci kocioł będzie teraz przekształcony w kocioł na biomasę. Czyli tutaj włączymy do naszego przedsiębiorstwa energetyki cieplnej także biomasę oprócz węgla. Ta zastosowana technologia, o której wspominałem, jest najnowocześniejszą dostępną metodą w technice elektrofiltrów. Te elektrofiltry w kotle numer 2 i 3 są o połowę tańsze zarówno w eksploatacji, ale także zużywają połowę energii mniej niż dotychczasowa instalacja oparta na mechanicznych cyklonach. Dodam, że te elektrofiltry są na stale stałe monitorowane przez dostawcę, pracują ze sprzężeniem zwrotnym. Można zobaczyć, w jaki sposób ten efekt odpylania następuje. Dodam, że ten, ta dopuszczalna emisja pyłów, która do tej pory była emitowana, została obniżona i będzie cały czas obniżana i będzie wynosiła minimalne minimalne procenty emisji do naszej atmosfery. Dodam, że dotych, w tej chwili dotychczasowa dopuszczalna ta dopuszczalne parametry są można mówić o setkach, natomiast my będziemy dochodzili do takich parametrów do wskaźnika 1 lub 2, więc sobie można porównać, jaki, jaki to jest spadek i oczywiście to wszystko w trosce o jakość naszego powietrza. W tej chwili też my współpracujemy z gazownią po to, żeby w tych miejscach, gdzie nie ma doprowadzonego centralnego ogrzewania z ciepłowni można było zastosować dostawę ciepła na przykład z, z gazowni w tym celu będą prowadzone prace projektowe tak żeby dostarczać ciepło z gazu czyli dosyć ekologicznego źródła A teraz będzie o certyfikacie bo kolejny certyfikat w jałckiego samorządu tym razem samorządowy lider edukacji 2017 Nasze miasto otrzymało ten certyfikat ceniony w świecie edukacji, ale także otrzymaliśmy wyróżnienie w kategorii lider współpracy edukacji. Od wielu lat y, działania naszego samorządu w zakresie podniesienia jakości świadczonych usług edukacyjnych y, w stosunku do naszych dzieci i młodzieży, ale także jakość naszej bazy oświatowej, y, zakup nowego sprzętu, szkolenia, y, doposażenia. Szkół jest zauważane, i to, co jest podkreślane przez kapitułę, to to, że dzieci i młodzież, która kończy poszczególne etapy edukacji, kończy to z wysokim poziomem i ma Podobne szanse w dostaniu się na przykład na studia, jak dzieci, które kształcą się w bardzo dużych miastach, gdzie oczywiście dostęp do e, różnego rodzaju środków, bazy, narzędzi, urządzeń jest znacznie większy. E, ten tytuł został nam przyznany po raz kolejny, my z tego się cieszymy, ale oczywiście na laurach nie spoczywamy, bo jest jeszcze wiele do zrobienia. I gratulujemy tego tytułu. Dziękujemy. A na zakończenie, na zakończenie, no już jutro kolejna rocznica, już 36. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Smutna rocznica, ale wełku również zaplanowane są obchody. Pamiętamy o tym wydarzeniu, o wprowadzeniu stanu wojennego. 36 lat temu, w nocy z 12 na 13 grudnia, dekretem Rady Państwa został ogłoszony stan wojenny. Dzieci i młodzież pewnie tego, znaczy na pewno tego nie pamiętają, znają to z opowieści. To było bardzo smutne wydarzenie, ale chcielibyśmy przypomnieć, bo znaleźli się w tym okresie także ludzie, którzy przeciwstawili się stanowi wojennemu postanowili walczyć o i prawdziwą wolność i o prawdziwą demokrację dlatego o godzinie 17 w muzeum historycznym Wełku odbędzie się wystawa Stan wojenny 81 83 wykład doktora Marcina Zwolskiego z IPN u a także o godzinie 18 odbędzie się msza święta w katedrze świętego Wojciecha serdecznie na to wydarzenie zapraszam ale nie jest to jedyne wydarzenie w tym tygodniu bo już dzisiaj odbędzie się koncert Wojciecha Popielarza w ramach stypendium artystycznego Poranek na Mazurach. O godzinie 19 w sali koncertowej Szkoły Artystycznej wystąpi oczywiście Wojciech Popielarz nasz stypendysta, który jest muzykiem, nauczycielem gitary, ale pisze też tańce, tuning, formy klasycznej. Koncert Poranek na Mazurach jest realizowany. W ramach stypendium artystycznego, które zostało przeze mnie przyznane panu Wojciechowi Popielarzowi. serdecznie zapraszam. Wstęp jest dzisiaj wolny. Zapraszam także na Wigilię Pod Gwiazdami, która odbędzie się 17 grudnia od godziny 14 na skwerku, na skrzyżowaniu ulicy, w pobliżu skrzyżowania ulicy Kościuszki z Dąbrowskiego przy domu Monar Markot. Będzie to możliwość podzielenia się opłatkiem, spożycia tradycyjnych wigilijnych potraw. Kierujemy to spotkanie do osób samotnych, ale także dla wszystkich euczan, którzy chcieliby w tym samym czasie spotkać się, podzielić się opłatkiem, pośpiewać kolendy. Organizatorem jest dom dla osób bezdomnych i najuboższych Monar Markot we współpracy z miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i z miastem. Serdecznie zapraszamy na te wydarzenia, ale także do korzystania ze wszystkich obiektów sportowych, kulturalnych naszego miasta. A ja dodam, że gościem dzisiejszej audycji był prezydent Ełko Tomasz Andrukiewicz. Dziękuję bardzo. Dziękuję.